Cześć, już powolutku czas na cięcie traw ozdobnych. Część z Was już pewnie to zrobiła, ale mój miskant olbrzymi jeszcze cieszy tymi swoimi długimi łodygami. Lada dzień oczywiście również zabiorę się za jego cięcie. Bałagan straszny. Tutaj jeszcze mam miskanta zebrinusa, który też musi być ścięty. Ale dzisiaj pokażę Wam taki pewien pomysł na wykorzystanie łodyg właśnie z Miskanta Olbrzymiego. Tutaj w szklarni mam jeszcze pozostałości z zeszłego roku. Pewnie uważacie, że tu mam bajzelek, ale to, to jest ściółka. Także ja tego używam jako ściółkę. Zobaczcie, ile tutaj pod spodem jeszcze mam tych łodyg. I mam zamiar je dzisiaj wykorzystać do stworzenia płotku, tutaj, właśnie w szklarni, na tym obszarze. Zobaczymy, na ile mi wystarczy tych łodyg, które mam. No, a jeśli będzie mało, no to zabiorę się za yy, ucięcie tego miskanta, który tam widzieliście na początku. No dobra, no to zabieram się za płotek. Na sam początek będę sobie musiał przygotować materiał, który posłuży mi jako konstrukcja do stworzenia tego płotku i w tym celu przygotuję sobie takie około 30 centymetrowe odcinki tego miskanta. On jest fajnie wysuszony, także fajnie się go łamie. Tak, jak widzicie, można to zrobić rękoma. I takie 30-40 cm małe łodyżki sobie tutaj już uzbierałem. I zaraz pokażę Wam, do czego one mi będą potrzebne. Otóż będą mi one potrzebne jako Konstrukcja podtrzymująca ten właśnie mój płotek. No i co kilka centymetrów wbiję sobie właśnie taką krótką łodygę miskanta. Przy okazji sprawdzę żyzność mojej gleby, ponieważ wbijając jak najgłębiej ten patyczek Sprawdzę, czy gleba jest żyzna. W taki sposób, właśnie, że postaram się go wbić jak najgłębiej. Co kilka, kilkadziesiąt centymetrów. A pod, I jeszcze sobie musimy zostawić troszkę, bo na sam koniec będą nam również potrzebne właśnie te odcinki, żeby jeszcze wzmocnić całą konstrukcję tego. Płotka, szybkiego płotka, jeszcze raz powtarzam, bo to nie będzie taki ładny, pleciony. Można by oczywiście również taki płotek zrobić, no ale muszę Wam powiedzieć, że ja na to nie mam czasu. A ten płotek i tak będzie taki degradowalny, więc można go sobie stworzyć każdego roku właściwie, jeśli mamy dostęp do materiału w postaci. Łodyg miskanta. No, także widzicie, że zrobiłem sobie taką taki szkielet, takie takie tyczki powbijałem. Ziemia jest fajna także. Nawet fajnie to wchodzi wszystko w tą ziemię. Nie trzeba używać żadnych narzędzi. No i w sumie to tyle. Kiedy mamy już gotowy szkielet, musimy sobie zrobić już ten nasz docelowy płotek. I jak widzicie, z tych łodyg, które tutaj miałem, bierzemy sobie kilka tych łodyg w dłoń i w bardzo prosty sposób układamy między tymi tyczkami. Taki slalom musi nam wyjść. O, coś takiego. Ciach. Ciach. I jeszcze raz wyginamy. Także konstrukcja powinna być dosyć stabilna. Nie musicie się jakoś bardzo przejmować, ponieważ na samym końcu jeszcze spróbuję wzmocnić właśnie te elementy, które odstają troszkę. I ten płotek będzie jeszcze bardziej stabilny. No, i tak to mniej więcej wygląda. Ja zrobię jeszcze kilka razy tą czynność, powtórzę i zaraz wracam. No i jestem. Wykorzystałem wszystkie te łodygi Miskanta, które miałem do dyspozycji tutaj w szklarni. Będę jeszcze robił drugą część po drugiej stronie. Ale do tego wykorzystam już nowe ścinki z miskanta, którego muszę e, za jakiś czas również ściąć. No i zobaczcie, teraz jeszcze sobie tutaj wzmocnię tą całą konstrukcję. W tych miejscach, gdzie tak odstają te łodyżki musimy sobie powbijać kolejne tyczki, które nam wzmocnią całą konstrukcję. Najczęściej musimy właśnie to zrobić tak, jak tutaj widzicie, na brzegach, bo tam to najbardziej właśnie odstaje. No i właściwie gotowe. Jeszcze tutaj jeden patyk sobie wbije. No i konstrukcja. Płotek właściwie gotowy. Można to zrobić bardziej estetycznie. Ale wtedy to zajmuje strasznie długo, dużo czasu. A ja tego czasu nie mam, bo są ważniejsze sprawy dzisiaj, które muszę zrobić na działce. Przede wszystkim pozamiatać ten cały bałagan, który widzieliście na początku. Te wszystkie liście z tego miskanta. No, a na koniec zobaczycie, że przyniosę je do szklarni i one stworzą fajną ściółkę. Płotek. Mam gotowy, tak on wygląda z góry, a tak z boku. No, i muszę Wam powiedzieć, że jest całkiem, całkiem praktyczny. Ja tą moją szklarnię będę nazywał od dzisiaj Miskantowa Komnata. Miskantowa Komnata, dlatego że już niemal wszystko mam tutaj wykonane z Miskanta. Jestem bardzo zadowolony z tej rośliny. Jest ona naprawdę świetna, jeśli chodzi o takie robótki. Tak ten mój płotek wyszedł. Jeszcze zrobię po drugiej stronie, żeby dopełnić moją miskantową komnatę, ponieważ tutaj już też wcześniej widzieliście, że zrobiłem taki kompostownik. No i muszę się jeszcze Zabrać za ścięcie tego oto olbrzyma, który tutaj jest widoczny, a tutaj po lewej stronie jeszcze Miskant Zebrinus, który również ma takie fajne, długie i dosyć grube, choć nie tak grube jak Miskant Olbrzymi Łodygi. No i zabiorę się za dalszą część tutaj w tej mojej szkarni. No dobrze, to koniec głupot na dzisiaj i trzeba się zabrać za takie poważniejsze sprawy na działce. Zobaczcie ile tego, ile tych wszystkich liści po zimie tutaj mi pozostało. Trzeba to wszystko pozamiatać. No i oczywiście zaniosę to do szklarni, aby te liście stworzyły taką fajną ściółkę. Tutaj przy okazji widzę, że jeszcze pląta się jakaś taśma klejąca. Ja to tak skleiłem właśnie, żeby ten miskant nie rozłaził się na boki, ale nie polecam tego sposobu. Jest to niepraktyczne niepraktyczne ta taśma i tak się rozerwie i będzie gdzieś tam latała po całej działce. Jest to plastik, także niewskazane. No dobrze, kupka już jest, także wrzucę ją szybko do kosza. Muszę Wam powiedzieć, że na szczęście ten miskan jest teraz osłoniony troszkę od wiatru, ponieważ tuje bardzo mocno podrosły. I te wszystkie liście się tak nie rozwiewają gdzieś po całej działce. Trzymają się na szczęście w kupie, z czego jestem w miarę zadowolony. Ale zobaczcie, cały kosz muszę to jeszcze udeptać buciorami. No, i w sumie taki kosz powędruje do szklarni, gdzie właśnie te liście stworzą naprawdę bardzo fajną ściółkę. To Wam pokażę na samym końcu, jak to fajnie wygląda. No, i tutaj, gdzie zrobiłem ten płotek, wysypię sobie właśnie tą ściółkę. Ona jeszcze fajnie nawodni, ponieważ ona jest dosyć wilgotna. Także stworzy się tutaj fajny taki mikroklimat i użyźni moją glebę w szklarni. No i zobaczcie, już jestem po pracy. Całą tutaj tą kupę liści z miskanta sobie wysypałem tutaj na tą prawą część. No i jak widzicie, fajnie to tak współgra z tym płotkiem. Jeszcze tylko po lewej stronie zrobię sobie taki sam manewr, ale muszę ściąć te wszystkie miskanty. No także fajna taka robota na weekend. Dziękuję ślicznie za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.